Nie ukrywam, że przyjechaliśmy po punkt i cieszymy się z tego, że się nam to udało, bo w sytuacji, w której teraz jesteśmy, nie jest idealna. Nawet nie chciałbym teraz mówić o tym, że mi brakowało trzech podstawowych zawodników, którzy do tej pory praktycznie grali we wszystkich meczach, ale z drugiej strony muszę też ocenić grę gospodarzy, bo naprawdę zagrali bardzo dobry mecz. Nie robię to, ale dzisiaj muszę pochwalić ten zespół a my możemy się cieszyć tylko z tego punktu. Byliśmy tak ustawieni, nie ukrywam, nie jest to mój styl gry, ale po prostu w tej sytuacji, w której jesteśmy, musieliśmy widząc grę przeciwnika w meczach przed tym, że nie czeka nas nic lekkiego i byliśmy tak ustawieni i ta obrona pracowała praktycznie, bym powiedział, na 99%, aż ten jeden błąd, który popełniliśmy. Znowa po naszej stracie tracimy bramkę. Dzisiaj mieliśmy trochę szczęścia, bo z tej jednej kontry udało nam się tą bramkę strzelić. Myślę, że była też piękna. I co tu więcej do tego powiedzieć? Myślę, że tak jak powiedziałem, cieszymy się z tego punktu, bo przed nami cała noc w autokarze, także aspoń za to jesteśmy zadowoleni, docenieni, że powiedziemy punkt. Dziękuję. No co, no nie ma co ukrywać, że... Czy ja powiem tak, bardzo szanujemy ten punkt. Ja jestem dumny z chłopaków, którzy w każdym meczu robią naprawdę spory postęp i spytam się każdego, mogę się spytać, czy ktokolwiek spodziewał się, że ta drużyna budowana tak na prędce po 9 meczach będzie miała 15 punktów. Także myślę, że to świadczy o tym, że jaką dużą pracę ci chłopcy robią, jak próbują fajnie grać piłkę i ja jestem z tego bardzo zadowolony. Nie jest łatwo grać z zespołem, który, tak jak trener sam przyznaje, przyjechał po to, żeby zdobyć tutaj punkt, który broni się na swojej połowie, bardzo często w swoim polu karnym i naprawdę bardzo ciężko wtedy się tworzy, kreuje jakieś sytuacje. My mimo wszystko te sytuacje kilka stworzyliśmy i na pewno mamy do siebie pretensje, że ich nie wykorzystaliśmy. Tak? Mogliśmy też praktycznie w doliczonym czasie zakończyć też ten mecz i zdobyć trzy punkty. Ale ja, tak jak powiedziałem, szanuję ten punkt. W szatni, proszę mi wierzyć, to jest też fajne. Ja jestem dumny z tych chłopców, że oni w szatni po meczu byli naprawdę bardzo rozczarowani, bardzo źli, nadal są, że nie wygrali, że nie zdobyli trzech punktów. To pokazuje ich charakter i to, jak oni chcą walczyć, jak uwierzyli w siebie mocno i jak w tym momencie podchodzą do każdego meczu, do każdego przeciwnika. Dlatego powtórzę jeszcze raz, szanujemy ten punkt bardzo, bo na przykład w meczu z Brookbetem Termalika to trener gości był mocno rozżalony, bo miał podobną sytuację, tak? Powinien wygrać, a przegrał. My nie przegraliśmy, my zremisowaliśmy, dlatego szanuję to i tyle, czekamy na następne mecze. Wiemy, ja zawsze powtarzam, ta liga jest tak szalona, że tutaj każdy punkt trzeba wyszarpać. Myśmy to dzisiaj uczynili. I dopisujemy do stanu posiadania kolejne punkty.